Witam Was serdecznie, Retrosz.fan się kłania. Kilka dni temu zakupiłem sobie urządzenie emulujące stację dyskietek 1541 do Commodore 64. Urządzenie to nazywa się SD2IEC. Jeśli źle wymawiam tą nazwę, to mnie poprawcie. No, urządzenie w zamyśle przyspiesza pracę. Mam tu na myśli przede wszystkim wygrywanie gier i programów w porównaniu na przykład z magnetofonem. No i kolejną jego zaletą jest fakt, że wgrywany program czy też gra praktycznie wgrywa się bezbłędnie. Nie to, co miało miejsce przy kasecie i ustawianiu skosu głowicy w magnetofonie. Więc niewątpliwie jest to bardzo duża zaleta tego urządzenia. No ale no właśnie, ja jestem tradycjonalistą. Wychowałem się w cudzysłowie na taśmach i na magnetofonie. Wychowałem się oczywiście na wielogodzinnym, można powiedzieć, ustawianiu skosu głowicy, na przegrywaniu gier z kasety na kasetę, projektowaniu okładek, opisywaniu ich. No i powiem Wam szczerze, miał to swój urok, czy też ma. Ma to swój klimat. I powiem szczerze, te czynności na długo pozostały mi w pamięci. I szczerze wątpię, czy to urządzenie ten klimat ma. Uważam, że nie. Ale nie będę narzekał, ponieważ kupiłem sobie to urządzenie, chciałbym go po prostu przetestować, wyrobić sobie zdanie. No i oczywiście powiększyć swoją kolekcję o ten ciekawy wynalazek, można tak powiedzieć. Więc by nie przedłużając, spróbuję go podłączyć. No i przetestować. Oczywiście ja sobie tu kupiłem do tego urządzenia kartę. Karta microSDHC. Więc dla przykładu skopiuję sobie jedną tam wybraną grę na tą kartę. I spróbuję odpalić komodorka i uruchomić grę. Także przechodzimy do działania. No więc tak, na początek ja moją kartę SDHC za pomocą adaptera podłączyłem do mojego komputera celem przegrania przykładowej jednej gry. Teraz kamerę położę tak, żeby było fajnie widać. No i dobra, tutaj jest oczywiście wgrany plik fibr. No, jest to powiedzmy menadżer do przeglądania, powiedzmy, zawartości karty SD, ułatwiający po prostu. No więc tutaj mam przygotowaną grę Operation Wolf. Od razu ją skopiuję tutaj na kartę SD. Ja oczywiście, żeby było jasne, ja to robię pierwszy raz. Ja nigdy nie używałem tego urządzenia, a moja wiedza opiera się tylko na dwóch, trzech filmach na jednym z kanałów Retro. Także tutaj plik jest przegrany. Ja sobie już tutaj kartę wypnę. Dobrze. No i teraz co? Teraz ją oczywiście muszę wsadzić. Nie wiem, czy dobrze wsadzam. Chyba tak. No i dobra. No i spróbujemy wczytać zawartość z tej karty, tak, żeby było widać, przybliżę, o, może za daleko. No i dobra, najpierw czytamy ten plik fibr. Jak to było? Dobrze wpisuję? Dobrze. No i co? I coś nie działa, tak? Aha, no właśnie. Nie podłączyłem go jeszcze. Nie podłączyłem. Więc tak, jedno wejście idzie w miejsce, w port, w którym normalnie podłączam stację dyskietek 525, a ta końcówka wchodzi w miejsce joysticka. Oczywiście jest tak fajnie pomyślane, że nie blokuje mi go, ponieważ jest tutaj wyprowadzone wyjście port. Więc dobra, wyłączymy komodorka.
Spróbuję to teraz na szybko podłączyć. No i próbujemy jeszcze raz. No i dobrze, wpisujemy. Aha, jeszcze podepnę joystick. Tak. No i dobra. No to wpisujemy. No to wczytujemy. Dobrze, chwilkę to potrwa. O, już jest. No i uruchamiamy tego naszego menadżera. No i tak, oczywiście tutaj mamy tylko jedną grę. No więc returnem wchodzimy w nią, no i jeszcze raz returnem uruchamiamy, no i czekamy, aż dojdzie do pasek do końca, no i myślę, że gra się wczyta bezbłędnie i będzie można w nią zagrać. Tak tylko nadmienię, że w czwartej serii Multi Platform Games będziemy prezentować na trzech komputerach właśnie tą grę, którą teraz wczytuję, czyli ja na Commodore 64, Przemasor na Amidze, a Motion Ride Illusion na Atari STF, więc ja szczegółowo zbytnio może nie będę zagrywał się w tą grę teraz, natomiast spróbuję ją uruchomić, chwilkę pogram i tak, żeby było wszystko wiadomo, żeby był pewny, że to urządzenie działa i jest sprawne. No, już prawie jest 3/4, także myślę, że lada chwila będzie dane sobie zagrać w tą grę. Jakby nie było, to jest jeden z kilku klasyków na C64. Także bardzo fajnie będzie sobie przypomnieć ten tytuł. No już prawie jest wczytane. No i dobrze. I co? Uruchomi się czy się nie uruchomi? No, coś jest. Mam troszkę głośniej. Dobra. Energia. Nie. Strzały. Nie. Bomby. Nie. No dobra. To próbujemy. No to lecimy. Pierwsza misja. Dobra. Good luck. No to zaczynamy. No i dobra. Oj, pamiętam, że też się zagrywałem dość długo w tą grę. Jak na tamte czasy to miała niesamowitą grywalność. Helikopter. No, helikopter w ogniu, tak, czołg.
Dobra, ja może więcej w tą grę nie będę grał, bo tak jak wspominałem, będziemy ją wkrótce przez weekend ogrywać. Więc nie chciałbym się tutaj za bardzo rozganiać. Dobra. No więc tak, reasumując. Tak jak mówiłem na wstępie, urządzenie jest bardzo fajne. Bardzo usprawnia zabawę, czy też pracę z Commodore 64. No ale tak jak mówię, no nie oddaje już tego klimatu lat 80. i 90. Nie oddaje tego wszystkiego, tej zabawy z taśmami, z magnetofonem, z ustawianiem skosu głowicy. No dla niektórych to na pewno było uciążliwe, no ale miało to właśnie swój klimat, który po prostu no już z tym urządzeniem nie ma za wiele nic wspólnego. Ale nie reasumując, ja się cieszę, że to urządzenie kupiłem. No nie mówię, że nie, ale na pewno zdarzy mi się i to nieraz korzystać z niego, także zakup uważam za jak najbardziej udany. Tak więc nie przedłużając, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, pozdrawiam Was serdecznie, no i co, do zobaczenia, cześć.